poświęcona znaczeniu samorządu terytorialnego w podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej naszego województwa. Temat bardzo konkretny, bardzo ważny i dlatego tutaj podczas tego naszego spotkania będą wystąpienia przedstawicieli samorządów, będą wystąpienia przedstawicieli biznesu, będzie prezentacja badań naukowych, czyli pojawią się wszystkie strony, które są bardzo ważne w określeniu tej atrakcyjności. I liczę jeszcze na jedną rzecz, że Państwo zainteresowani tym tematem też wezmą udział w debacie, w dyskusji, dlatego że będzie czas na pytania. Pytania, które spowodują, że być może ta atrakcyjność naszego województwa będzie jeszcze większa. Na to liczymy. Spotkanie teorii z praktyką, to wszystko przed nami. Przed nami, mam nadzieję, bardzo owocny czas, czego oczywiście Państwu życzę. I pozwolą Państwo, że w imieniu gospodarza dzisiejszej debaty, prezydenta Grudziądza, pana Macieja Glamowskiego, przywitam Państwa, przywitam naszych gości. Chciałem powitać pana Józefa Ramlała, wicewojewodę kujawsko-pomorskiego. Bardzo serdecznie witam także panią Sylwię Tubilewicz-Olejnik, dyrektora Departamentu Współpracy Zagranicznej i Promocji Gospodarczej, reprezentującą marszałka województwa, pana Piotra Całkowskiego. Witam panią Joannę Gasek, zastępcę dyrektora działu inwestycji strefowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, reprezentującą prezesa strefy, pana Przemysława Sztandarę. Dodam, proszę Państwa, że pan wojewoda, pan marszałek oraz pan prezes strefy są partnerami tego naszego dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, witam także Was, przedstawicieli samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, gmin naszego regionu. Witam także oczywiście radnych wszystkich szczebli. Bardzo nam miło, że Państwo są z nami. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu. Mówię nasze, dlatego że organizatorem nie tylko jest miasto, ale także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Podobne, tożsame spotkanie odbyło się w Brześciu Kujawskim, gdzie również mogliśmy się zapoznać z owocami pracy zespołu pana profesora Włodzimierza Karaszewskiego, ale także nie byłoby dzisiejszej debaty bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego, bez udziału pana wojewody. Zatem bardzo serdecznie Państwa dzisiaj witam. Już dziękuję panu profesorowi Włodzimierzowi Karaszewskiemu. To jest człowiek instytucja, człowiek związany z Grudziądzem, który przygotował raport na temat atrakcyjności naszego województwa, naszego regionu z całym swoim zespołem. Pozwólcie Państwo, nim przejdziemy do tych merytorycznych debat, do przedstawienia tego raportu, pozwolę sobie przedstawić krótkie wprowadzenie, jak sytuacja przedstawia się i przedstawiała się w Grudziądzu. Otóż, Szanowni Państwo, Grudziądz jest miastem, które miał bardzo trudny punkt wyjścia. Przypomnę, że na przełomie lat 80., 90., kiedy dochodziło do transformacji systemowej, gospodarczej, Grudziądz był bodajże jednym z najbardziej miast dotkniętych najwyższym bezrobociem, nie tylko w regionie, ale także można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w Polsce. Już dzisiaj mało kto pamięta, że w roku 2002, a więc 20 lat temu, bezrobocie w Grudziądzu kształtowało się na poziomie ponad 30%, 32%, gdzie dzisiaj ten poziom kształtuje się na poziomie nieco poniżej 10%. To jest istotna różnica oczywiście, ale ten punkt wyjścia naszego miasta był bardzo trudny. Ja przypomnę, że okres transformacji to upadek wielu zakładów, chociażby zakładów przemysłu gumowego Stomin, gdzie swego czasu pracowało ponad 7 tysięcy osób. Upadek takich zakładów jak Warna. Wiele zakładów się przekształciło, przetrwało, oczywiście z innym poziomem zatrudnienia. Ale co spowodowało w mojej ocenie, myślę, że w ocenie też ekspertów, to, że dzisiaj potencjał naszego miasta jest gigantyczny i jesteśmy skazani na sukces. Otóż myślę, że przede wszystkim dużą rolę odgrywają i odgrywały rozwój infrastruktury drogowej. I tutaj
bez wątpienia jest to budowa autostrady A1. Dzisiaj już do tego się przyzwyczailiśmy, to jest dla nas oczywistość, ale 20-15 lat temu to jeszcze było cały czas w budowie. Budowa S5, która tak naprawdę jeszcze trwa cały czas, ale obie te inwestycje spowodowały, że Grudziądz dzisiaj jest doskonale skomunikowany. Doskonale skomunikowany i to jest niewątpliwie nasz wielki, wielki, wielki atut. Jesteśmy na przecięciu dróg, jak Państwo doskonale wiecie, niebawem ruszy budowa S5 w kierunku wschodnim, a więc to jeszcze dodatkowo spowoduje, że atrakcyjność położenia Grudziądza, nie tylko Grudziądza, to jest cały powiat grudziądzki, ale także i powiat świecki, patrzę w kierunku pani wójt Doroty Kryzymon, przecież dzisiaj Dragacz jest też beneficjentem tego doskonałego skomunikowania. Oczywiście to nie tylko dobre położenie, ale również można powiedzieć miliardy złotych, które zostały zainwestowane w Grudziądzu, w naszym powiecie, w naszym województwie. W samym tylko Grudziądzu, w mieście, od momentu wejścia do Unii Europejskiej zainwestowanych zostało ponad miliard złotych. W różnego rodzaju projektach. Mówię tutaj o samym mieście, a przecież beneficjentem środków europejskich były też firmy, państwa firmy, więc tak licząc, to ten poziom inwestycji w naszym mieście był dużo, dużo wyższy, ale to spowodowało, że byliśmy w stanie wybudować trasę średnicową, przygotować tereny inwestycyjne, poprawić jakość życia w mieście, bo przecież dzisiaj dla inwestora nie tylko ważne są tereny inwestycyjne, chociaż może to jest kluczowe, ale też właśnie to, co miasto oferuje, jaką oferuje całe otoczenie życia w mieście, a więc podniesienie jakości życia w mieście jest też czymś, co może wpłynąć na atrakcyjność miejsca do inwestowania. Tylko w samym ostatniej perspektywie, która, jak Państwo też wiecie, mówię o samorządowcach, ona skończyła się, ale jeszcze trwa. Jeszcze w tym roku możemy pozyskać kolejne środki. W Grudziądzu, mówię cały czas o samym mieście, zrealizowaliśmy projektów na prawie pół miliarda złotych. Nasze spółki zrealizowały na prawie 150 milionów złotych. No i też nasz szpital na kwotę prawie 30 milionów złotych. Są to ogromne, kolosalne środki, które zostały zainwestowane tu w naszym mieście. I jaki to ma skutek? Otóż w przestrzeni miasta pojawiło się bardzo dużo nowych firm, nowych inwestorów. To jest oczywiście praca też Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przygotowała tereny, ale też pracowała bardzo intensywnie na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów. I dzisiaj możemy powiedzieć, że praktycznie tereny aktualne strefy zostały prawie w całości wypełnione. Zostało tam raptem w tej chwili około 17 hektarów, więc to jest naprawdę niewiele w stosunku do tego, czym strefa dysponowała na początku. I przypomnę, jest wiele nowych firm, które się pojawiły w strefie. To chociażby firma Sins, Formeleon, który nie tak dawno też zainwestował w przestrzeni strefy. Firma, która została wykupiona, a powstała na bazie dawnego Formitu, ale zainwestowała dalej takie firmy jak chociażby Sara, Lemigo, które nie tak dawno pojawiły się, Kitron, Mr. Garden, Rossmann, to co prawda w naszej przestrzeni. Nie tak dawno, bo dosłownie dwa dni temu uczestniczyłem w otwarciu kolejnego etapu Rossmanna. Wiem, że firmy, które zainwestowały w naszej strefie, też planują rozwój. To dotyczy Kitrona, dotyczy też Sitsa, a więc ta strefa będzie dalej się rozwijała. Lada moment, myślę, ruszy od dawna wyczekiwana inwestycja termoorganiki. Niestety ostatni czas nie był dobry dla inwestorów. Mówię tutaj o pandemii, mówię też o wojnie w Ukrainie i ta inwestycja była przesuwana, ale dzisiaj już wiemy, że wszystko jest na dobrej drodze, aby ona też niebawem ruszyła. Także Pomorska Specjalna Strefa
ekonomiczna pozyskała bardzo atrakcyjne tereny przy węźle autostradowym, 15 hektarów przejęte w zeszłym roku, tereny, które na terenach, których sama strefa zamierza zainwestować, a więc nie będą to tereny odsprzedawane, tak jak to było do tej pory, tylko będą to tereny wykorzystane dla inwestycji właśnie strefowych. Trzeba też pamiętać, że na bazie na przykład z Tomilu dawnego też powstało dużo firm, które mają perspektywy rozwoju. Ja mówię tutaj chociażby o Lemigo, Wadajn, Lubawa, Grudziącki Park Przemysłowy, który funkcjonuje na dawnych terenach właśnie stomilowskich. Firmy, które dawniej funkcjonowały, też dzisiaj dają miejsca pracy grudziądzanom, ale też mają perspektywy rozwoju, chociażby Hydrowacum, patrzę na prezesa Włodzimierza Grabowskiego, czy chociażby Unia. Jaki jest efekt tych wszystkich działań, tego pewnego procesu, bardzo długiego, tych ponad 20 lat? To, co już powiedziałem, dzisiaj poziom bezrobocia w Grudziądzu jest około 9,5%. To są najnowsze dane z WUP-u, z tego kwartału. W porównaniu z innymi miastami jest to nieco wyżej od Włocławka, aczkolwiek Włocławek ma zupełnie inne punkty wyjścia. Nieco jesteśmy lepsi od Inowrocławia. No, niestety to bezrobocie nadal jest wysokie w stosunku do tego, co jest w Polsce. Nieco wyższe od średniego w naszym województwie, ale mając te perspektywy, o których mówiłem, a zaraz powiem, co jeszcze w Grudziądzu się planuje. Liczymy na to, że pojawią się kolejni inwestorzy i to bezrobocie będzie spadało. Jakie w mojej ocenie inwestycje strategiczne mają istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego? To jest po pierwsze budowa szprych kolejowych. Szanowni Państwo, już nie mówimy teraz o budowie S5, bo ona jest przesądzona, ale budowa szprych kolejowych to jest wielka szansa dla Grudziądza. Dzisiaj jesteśmy wykluczeni kolejowo. Układ kolejowy Grudziądza jest z 1885 roku. On nijak przystaje do dzisiejszego układu komunikacyjnego i tak jak kilkanaście lat temu byliśmy wykluczeni drogowo, tak przez wiele, wiele lat, czy dziesiątki lat jesteśmy wykluczeni kolejowo, ale szprychy kolejowe dają nam szansę doskonałego skomunikowania zarówno z Trójmiastem, jak i z Warszawą, jak i z południem Polski. Dlatego musimy o to zabiegać, żeby te szprychy kolejowe jak najszybciej powstały. Już w tej chwili trwa opracowanie STEŚ-u, gdzie samorząd aktywnie w tym uczestniczy. Ale budowa szprych kolejowych to jest jeszcze dodatkowa szansa dla Grudziądza możliwości wybudowania tak zwanego mostu północnego. Mostu, który odciąży most imieniem Bronisława Malinowskiego, który może stanowić też element obwodnicy Łasina, ale i też lepsze skomunikowanie chociażby z gminą Dragacz. I myślę, że tu jesteśmy w stanie się porozumieć ponad podziałami wszelkimi, jeżeli chodzi o samorządowców, aby w tym samym korytarzu, gdzie planowane są szprychy kolejowe, umieścić przebieg drogowy właśnie mostu północnego. W Grudziądzu rozpoczęła się największa inwestycja infrastrukturalna, infrastruktury krytycznej, budowa elektrowni gazowej. Wartość tej inwestycji to około 2 miliardów złotych. Takiej inwestycji Grudziądz nigdy nie miał w swojej historii. To jest inwestycja, która na etapie budowy daje szansę dla wielu firm wykonawczych, podwykonawczych na placu budowy. To są setki osób tam zatrudnionych. Te liczby będą wzrastały, a w przyszłości to oczywiście są dochody do budżetu miasta w postaci podatku od nieruchomości, miejsca pracy, może niewiele tych miejsc pracy, bo zaledwie 30-40, ale są to miejsca pracy wysoko wyspecjalizowane, więc miasto niewątpliwie zyskuje na tej inwestycji. Dodatkowo Energa czy Grupa Orlen
zobowiązała się do przebudowy układu drogowego i to jest wartość tej inwestycji, to jest kilkadziesiąt milionów złotych, a więc ze wszech miar ta inwestycja jest strategiczna i też odmieni cały kwartał miasta, w której ta elektrownia jest, ta budowa tej elektrowni jest realizowana. Jakie inne jeszcze inwestycje? Cały czas czekamy na środki zewnętrzne, mówię tutaj o KPO, mówię też o projektach unijnych, które mamy nadzieję, że ruszą. Oczekujemy, że poziom tych inwestycji będzie nie mniejszy niż w poprzedniej perspektywie, czyli to będzie kolejne 0,5 miliarda złotych, które zostanie zainwestowane przez miasto, przez spółki miejskie po to, aby miasto miało ten potencjał właśnie rozwojowy. To jest między innymi rozbudowa dalej sieci tramwajowej, podniesienie jakości naszego transportu publicznego, budowa hali widowiskowej z torem kolarskim. To jest inwestycja, która jest wpisana do strategii województwa jako jedna z kluczowych inwestycji, czterech kluczowych inwestycji w strukturę właśnie sportową. Ale co jest bardzo ważne dla nas, to jest budowa drugiego pasa trasy średnicowej. Trasa średnicowa już dzisiaj się, można powiedzieć, zapycha. Musimy tam przebudować skrzyżowania na ronda, wybudować nowy wiadukt, skomunikować nowe tereny inwestycyjne na ulicy Krętej, bo tak jak powiedziałem, tam jeszcze mamy 100 hektarów, które można wykorzystać pod inwestycje właśnie składowe, czy budując centra logistyczne, czy pod przemysł. Grudziądz nie ma wielu terenów już inwestycyjnych, ponieważ jesteśmy otoczeni gminą takim obwarzankiem. Dlatego to są już ostatnie duże tereny inwestycyjne, które są w Grudziądzu do wykorzystania. Ale żeby te tereny dobrze skomunikować, musimy zainwestować w trasę średnicową, co jest też wydatek kilkuset milionów złotych. Oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, dzisiaj tereny inwestycyjne to nie wszystko w wielkim skrócie. Doskonałe położenie Grudziądza to bardzo ważny atut, ale musimy inwestować w rozwój szkolnictwa branżowego, bo przecież Państwo doskonale wiecie, że dzisiaj borykamy się z kadrą. Pomimo tego wysokiego statystycznie bezrobocia, to większość przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, właśnie narzeka na brak kadry, szczególnie kadry technicznej. Dlatego inwestujemy w szkolnictwo branżowe. Dlatego razem z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną utworzyliśmy Centrum Robotyki i Automatyki, które otworzyliśmy kilka tygodni temu. Będziemy tam kształcić techników, będziemy to rozwijać. To samo dotyczy kształcenia w innych szkołach technicznych, czy to Szkole Technicznej Rolniczej, czy właśnie Zespole Szkół Technicznych, czy Zespole Szkół Mechanicznych, a więc stawiamy na rozwój szkolnictwa branżowego. To, co w Grudziądzu brakuje, to publicznej uczelni wyższej. Mam nadzieję, że uda się tą uczelnię powołać. Miasto tutaj od zawsze jakby zabiega, czyni starania, żeby taka uczelnia powstała, oczywiście we współpracy tutaj w tym przypadku z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia, które są liderem, jeżeli chodzi o powołanie tej uczelni, ale miasto dzięki przychylności radnych przekazało, czy zadeklarowało przekazanie budynku na rzecz tej szkoły i możemy to, cały czas to deklarujemy, że zależy nam na rozwoju tej uczelni, oby tylko ona powstała i będziemy ją na pewno wspierać, bo akademickość naszego miasta daje też dodatkowy potencjał do rozwoju. To tak w wielkim skrócie, jakie jeszcze mam pozostałe tereny, trochę wyręczając Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, to jest teren na ulicy Pomorskiej, Polskiej Strefy Inwestycji. Ta szara część to jest termoorganika. Tak jak powiedziałem, na tych kilkunastu hektarach inwestycja prawdopodobnie ruszy w tym roku, a pozostało jeszcze 17 hektarów, ale już są firmy, które są też tym zainteresowane. Mamy tutaj
tereny właśnie przy węźle autostradowym, najlepiej chyba dzisiaj skomunikowane tereny, gdzie miasto też zainwestowało w układ drogowy. One są dzisiaj dostępne, 15 hektarów, tak jak powiedziałem, po rozmowach ze strefą do końca czerwca prawdopodobnie będzie pozwolenie na budowę i w tym roku ruszy już pierwszy etap tej inwestycji. I nasze tereny na drodze krętej, w tej chwili należące w części do GPP, ale myślę, że ten temat będzie dalej się rozwijał. To tyle tytułem wprowadzenia. To jest inicjatywa Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego. I chcę podkreślić jedno, że ta analiza, ona jest dokonana w odpowiednim czasie, bo jak wszyscy wiemy, 7 lat naszej koalicji spowodowało, że i w Kujawsko-Pomorskim bardzo wiele dobrych rzeczy się wydarzyło. I ta infrastruktura, którą dysponujemy, nie jest w takim stanie, w jakim była poprzednio, jest znacząco lepsza. I teraz ta analiza pokazuje, że województwo kujawsko-pomorskie nie tylko jest dobrze położone i inwestorzy to doceniają, ale również ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę, a przykładem i takim studium przypadku, które w tej analizie zostało bardzo mocno wyeksponowane, jest gmina miejsko-wiejska Prześć Kujawski, w której działają bardzo prężnie w strefie ekonomicznej już bardzo liczące się podmioty gospodarcze. I chcemy, nieprzypadkowo w Grudziądzu jest zlokalizowana ta konferencja, ponieważ Grudziądz, twierdzę to już od dość dawna, że to jest ściśnięta sprężyna, że tutaj jest ogromny potencjał, który musimy uwolnić i dlatego ta inicjatywa, żeby to Grudziądz był gospodarzem kolejnego spotkania w przeciągu 2 tygodni, bo poprzednio była Polska Wielki Projekt, a dzisiaj jest prezentacja tego raportu przygotowanego przez zespół naszych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierownictwem pani profesor Małgorzaty Jaworek. To Grudziądz jakie ma mocne strony, pani wojewodo? Przede wszystkim położenie. Nie da się tego wszystkiego powiedzieć, mogę jedynie hasłowo. Więc położenie i zmieniająca się na korzyść Grudziądza infrastruktura drogowa. S5, która podchodzi, oprócz już funkcjonującej przecież autostrady, to daje przewagi. Trzeba zapobiec odpływowi z Grudziądza młodych ludzi, bo demograficzna sytuacja Grudziądza staje się w tej chwili bardzo trudna, jak i wielu ośrodków, ale niestety w Grudziądzu te procesy występują z bardzo dużym nasileniem. Procesy demograficzne odpływu. Młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i nie wracają do Grudziądza. Trzeba stworzyć im warunki, żeby oni w ogóle nawet nie myśleli o tym, że gdziekolwiek indziej zostaną, tylko jadą po to, żeby zdobyć wykształcenie i pracować na rzecz swojej małej ojczyzny w Grudziądzu. Brzmiało tutaj w kilku aspektach. Pierwsza rzecz, taka podstawowa zupełnie, zanim się wybierze kraj, na etapie wyboru kraju jest stabilność kraju. W znaczeniu prawo, podatki, przewidywalność. No bo jak ktoś ma zainwestować kilkaset milionów euro, no to mówię, to ja sobie zainwestuję w kraj, który ma niestabilną sytuację. To jest niezmiernie ważne, proszę Państwa. Chciałbym podkreślić, my jesteśmy na etapie teraz takich rozmów o rozwoju naszej firmy w Grudziądzu. I wierzcie mi Państwo, to jest główny temat w tej chwili, który ja muszę przekonać zarząd grupy do tego, że nadal warto. Także to jest jakby pierwsza rzecz. Jak już wybierzemy kraj, to kolejnym etapem jest, to tutaj przedmówca mówił, czym dojechać, czy ktoś ma tam pracować, jest miejsce do wybudowania fabryki. Ale najważniejsze z tej trójki, ja bym powiedział, bo to miejsce i dojazd, jakby wszyscy traktują, że on musi być. Ale najważniejsze to są ludzie. To znaczy kadra, którą my musimy zatrudnić, często doszkolić, bo to też jest specyfika zakładu, produktów, procesów, które się ma w danej firmie. Kadra, którą musimy zatrudniać, jest, jakby powiedzieć, najważniejsza. Jakbyśmy mieli wybierać teraz nową lokalizację, to ja bym powiedział, ja bym się skupił w 50% czasu na tym, kto jest dostępny na ten rynek do pracy. Tak? Kto jest dostępny teraz, kto będzie dostępny za 15 lat. Tak?
I tutaj ja bym powiedział, tu mamy jeszcze sporo do zrobienia. Ja się cieszę, że i Pomorska Strefa, i samorząd, wszyscy jakby wspierają to szkolnictwo branżowe. Bo tych ludzi jest potrzeba na najwięcej tak naprawdę przedsiębiorcom. Techników, dobrych specjalistów, inżynierów też oczywiście, ale ich jest mniej potrzeba tak naprawdę. Tak? I tu jest też duża jeszcze praca do wykonania. Zrobiliśmy kilka dobrych kroków w dobrym kierunku, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Także to chyba tyle tak na pierwszy rzut. Ja w naszej dyskusji przysłuchuje się pan burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chłonkowski. Panie Tomaszu, pan jest przedstawicielem samorządu i tu pojawiło się już, pana postać pojawiła się w tej prezentacji. Mowa o tym, że wasza strefa jest jakby takim przykładem, ale w przypadku pana pojawiło się coś takiego też jak odwaga. Myślę, że Brześć w tej chwili można stawiać jako przykład tego, że można, przyciągać inwestorów, że tam się coś dzieje, a dzieje się u was dużo. Dzień dobry Państwu. Znaczy, myślę, że odwaga powinna towarzyszyć każdemu, kto zdecydował się być wójtem, burmistrzem, prezydentem, wojewodą. Myślę, że czy radnymi. To ten świat należy do odważnych ludzi, ale w polityce myślę, że ona jest chyba jeszcze ważniejsza. Znaczy, my generalnie na początku chciałem pogratulować panu prezydentowi, bo ja pamiętam 30 lat temu, nawet wcześniej, jak jeździłem do Kwidzyna na wakacje i przejeżdżałem przez ten Grudziądz, to wyglądało faktycznie zupełnie inaczej. Jadąc do Kwidzyna, to się jechało z kanapkami, trabantem przez 3 godziny, a dzisiaj z Brześcia Kujawskiego w 55 minut można tutaj dojechać. Także zmienia się to niesamowicie. My jako Brześć Kujawski zaczynaliśmy od zera tak naprawdę i dla nas takim głównym czynnikiem to były plany, które się snuły bardzo długo w Polsce w zakresie budowy autostrady. I wówczas zapadła decyzja, że tak naprawdę nie czekamy na budowę autostrady, natomiast przygotowujemy się planistycznie w linii przebiegu tej autostrady w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i to był tak naprawdę pierwszy element tego, jak się rodził biznes w Brześciu Kujawskim, więc ta odwaga też była potrzebna, żeby chociażby powiedzieć w gminie typowo rolniczej mieszkańcom wsi, po co ten plan się robi. Niektórzy patrzyli wówczas ze zdziwieniem, ale przecież to my będziemy tu uprawiać ziemię, a nie będą żadne fabryki. Zresztą pamiętam też mojego poprzednika, burmistrza Wojciecha Zawickiego, który zainicjował ten proces inwestycyjny, jak przyjechała pierwsza delegacja z Japonii i on biegał z nim po polu i mówił, tu będzie autostrada. Oni patrzyli tak ze zdziwieniem, nie wiedząc w ogóle, czy to jest fake, czy nie fake. I ta odwaga myślę, że jest potrzebna, ale tak nawiązując do tego, co jeszcze tutaj panowie powiedzieli, ja myślę, że dzisiaj szkolnictwo jest taką główną miarą potrzeb każdego szczebla samorządu, bo my jesteśmy bardzo małą gminą, w zasadzie 11 tysięcy mieszkańców, gdzie przez 5 lat, żeby zobrazować, jak dziś dynamicznie się rozwijamy, przez 5 lat powstał koszyk nowych miejsc pracy w ilości 4 tysięcy, w gminie 11-tysięcznej, więc to jest gdzieś dla mnie też taki obraz. Natomiast jeśli chodzi o szkolnictwo, ja powiem tak ze swojej strony takiego samorządowca, który przeszedł każdy szczebel. Zaczynałem 23 lata temu jako stażysta w Urzędzie Miasta i Gminy w Lubrańcu. Dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i tak naprawdę byłem na każdym szczeblu administracji. Dzisiejsza edukacja oczywiście tutaj kibicuje panu prezydentowi, żeby powstała uczelnia wyższa, ale ja myślę, że powinniśmy zatrzymać się przede wszystkim na szkolnictwie średnim. Bo dzisiaj najistotniejsze jest to, żeby była misyjność szkolnictwa średniego łącznie z samorządami. Bo samorządy dzisiaj walczą o co? O ucznia. A żeby walczyć o ucznia i żeby za nim poszedł pieniądz, to się tworzy klasy mundurowe, klasy takie, zapominając o tym rzemiośle faktycznym, który już dawno w niektórych kwestiach wyginął. I tak samo też troszeczkę jest w uczelniach wyższych. Ja wprowadziłem u siebie w urzędzie taki regulamin, że dokształcam wszystkich, którzy chcą. Finansuję 50% studiów, każdych studiów, każdego kursu i byle tego pracownika nawet u siebie zatrzymać. Tak? Natomiast na uczelniach wyższych powstały też jakieś bezpieczeństwo narodowe. Może dzisiaj w dobie wojny będzie to potrzebne kiedyś, tak?
ale powiedziałem, nie będę finansował studiów z bezpieczeństwa narodowego, bo dla mnie ten pracownik będzie miał kwitek, tylko ten kwitek tak naprawdę nic nie daje. Więc powinniśmy się zastanowić nad tym, co się dzieje w szkolnictwie tym na szczeblu lokalnym. Ja nie mam niestety szkoły średniej u siebie w gminie, mam, ale która jest szkołą Ministerstwa Rolnictwa. I tam znowu jest mechanizm taki, że są kierunki tylko wynikające z tego, jakie jest rozporządzenie ministra. Nie można wprowadzić innych klas, tylko te związane z tym, co mówi rozporządzenie. I myślę, że tutaj trzeba szukać klucza i rozmawiać. A ta odwaga, ja życzę każdemu tej odwagi, którą my mieliśmy i mamy. I dzisiaj powiem tylko tyle. Projektuje się obwodnica Brześcia Kujawskiego. Ona pewnie wystartuje z budową za 4-5 lat. Dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowania uchwały w zakresie nowego miejscowego planu, gdzie będzie w jednym obszarze wokół węzła i obwodnicy 200 hektarów w jednym kawałku, więc już zapraszam. To proszę Państwa, jeśli chodzi o przejście, ale ja teraz oczywiście chcę zapytać Panią Dorotę Gryzymonu i tę gminę Dragacz, bo ja wiem, że Pani gmina, wy poszliście swoją drogą i że tutaj też warto bardzo zwrócić uwagę, tak chyba, warto zwrócić uwagę na to, jak wy postanowiliście to zrobić, no bo to jest fantastyczny przykład. Tak, myślę, że gmina Dragacz jako mała gmina, bo mamy nieco ponad 7 tysięcy mieszkańców, jest dobrym przykładem na to, że wszystko to, co Państwo powiedzieliście, począwszy od wyników badań naukowych, po wszystkie wnioski, rzeczywiście jest tak, jak Państwo mówicie. Liczy się przede wszystkim lokalizacja, jak wspomniał Pan Prezydent, budowa autostrady, budowa trasy S5. Właściwie inwestorzy zapukali do nas pierwsi. Firma ThyssenKrupp z kapitałem niemieckim, która ma w zwyczaju w momencie, kiedy szuka nowej lokalizacji, powoływać dwie niezależne komisje, tak funkcjonuje to w Niemczech, powołują dwie niezależne komisje, które szukają miejsca dla tej nowej inwestycji, nowej lokalizacji. Nie współpracują ze sobą, przedstawiają wyniki swoich prac zarządowi i te dwie komisje wskazały Nowe Marsy. A Nowe Marsy to, proszę Państwa, 100 hektarów, dzisiaj już terenów inwestycyjnych, ale terenów, które są własnością prywatną, terenów, które wymagają sporej niwelacji terenu, sporych nakładów, nie mamy tam kanalizacji, nie mamy tam wodociągów, więcej, my tam nawet dróg nie mamy jeszcze utwardzonych, a inwestorzy przychodzą, bo to jest tak dobra lokalizacja. I te dwie komisje ThyssenKrupp wskazały tą lokalizację i to był dla nas taki bodziec, dla radnych, dla mnie, żeby przekonać mieszkańców, żeby stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego. Musiałam wytłumaczyć radnym, żeby po uchwaleniu jednego planu, po przyjściu inwestora, który kupuje więcej hektarów i staje się jedynym właścicielem terenu, musimy tworzyć kolejny plan zagospodarowania przestrzennego, żeby zlikwidować wszystkie wewnętrzne drogi, bo jeżeli mamy 30 albo 40 prywatnych właścicieli i każdy musi mieć dostęp do drogi, to to jest teren poszatkowane drogami, które potem po raz kolejny zmianami do planu trzeba zlikwidować. Ale robimy to wszystko nie ponosząc praktycznie większych nakładów. Więcej, powiem jeszcze, że inwestorzy są w tej chwili gotowi wziąć na siebie koszty budowy kanalizacji i przynajmniej częściowo koszty budowy kanalizacji czy wodociągów. My oczywiście staramy się jak możemy, ale możliwości finansowe 7-tysięcznej gminy są ograniczone, więc lokalizacja po pierwsze, przychylność po drugie. Mieszkańcy zadowoleni z tego, że mogą sprzedać te tereny i za bardzo przyzwoite pieniądze, tak? I powiem to samo, co powiedział Pan Burmistrz. Rzeczywiście największym problemem, o którym powinniśmy myśleć już dzisiaj i również mówił o tym Pan Prezydent, to jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, bo to będzie na pewno problem kolejny, poważny, przed którym staniemy. I jako nauczyciel z 20-letnim prawie stażem powiem jeszcze jedno. Absolutnie szkoły średnie w takiej formie, w jakiej dziś funkcjonują, nie przygotują moim zdaniem odpowiednich pracowników. Tutaj potrzebna jest ścisła współpraca między szkolnictwem a inwestorami.
to inwestorzy muszą zacząć zapraszać młodzież do siebie na praktyki. To inwestorzy też muszą zacząć tworzyć miejsca, gdzie ci młodzi ludzie będą się mogli uczyć swojego przyszłego zawodu. Ja wiem, jak wyglądają pracownie przy szkołach zawodowych, czy to zawodowych, czy technikach. One nigdy nie nadążą za postępem technologicznym. Nigdy. Nawet jeżeli będziemy zmieniać te pracownie co 5 lat, nawet jeżeli będziemy nie wiem jakie pieniądze w nie inwestowali, inwestor nie będzie zadowolony z tak przygotowanego pracownika. Tutaj trzeba postawić na dużo ściślejszą współpracę. My jako gmina cieszymy się z sąsiedztwa Grudziądza. Wielu naszych uczniów tutaj się kształci, więc bardzo się cieszymy, że jest szansa na wyższą uczelnię, ale też mam nadzieję, że i zarówno w przypadku powiatu świeckiego, z którym też ściśle współpracujemy, bo jesteśmy jednak gminą powiatu świeckiego, ale i w powiecie grudziąckim przede wszystkim postawmy na szkolnictwo zawodowe. Właśnie świetnie, że Państwo to poruszyli, bo w tym temacie mogę też po prostu się wypowiedzieć. Czasami też warto niektóre sprawy wziąć w swoje ręce wraz z, może część z Państwa wie, z innymi 6 firmami szyjącymi w Grudziądzu. Każdy z nas szyje co innego, ale łączy nas mianownik, wspólny jest to szycie. I w porozumieniu z Grudziąckim Parkiem Przemysłowym założyliśmy klaster, Grudziącki Klaster Przemysłu Lekkiego, tak go nazwaliśmy. 7-8 lat temu też miałem okazję być przy założeniu tego i do dzisiaj działamy. I znowu też to było takie trudne wyzwanie, bo Jezus, sobie myślę, jak to 6 polskich przedsiębiorców może się dogadać? Przecież każdy ma jakiś swój interes. Szanowni Państwo, udało się, połączyliśmy siły, początki były trudne, ale sami rozpoczęliśmy proces rekrutacji z Grudziącką Szkołą Odzieżową. W tej chwili mamy już uczniów w 4 rocznikach, w szkole branżowej, zawodowej. W 4 rocznikach łącznie ponad 130 dzieci, więc zgłosimy się teraz w momencie rekrutacji, bo my też jeździmy po gminach jako klaster, zachęcamy. Dyrektor szkoły też jest zaangażowany. Miasto też patronuje przy niektórych targach nauki i różnego rodzaju eventach. W teatrze organizowaliśmy Noc Szycia. Różnie tą młodzież zachęcamy, więc jakby sami wzięliśmy sprawy w swoje ręce i jest to ogromny sukces, aczkolwiek początki były bardzo trudne, także też można. Proszę Państwa, tak, bardzo proszę. Ja jeszcze mogę się podzielić też podobną inicjatywą, że tak powiem, bo współpracujemy jako firma Kitron z Zespołem Szkół Technicznych. No i to, co Pani mówi, generalnie ma Pani rację, bo tak wygląda szkolnictwo w Polsce na razie. Natomiast chcieliśmy poznać jakby potrzeby szkoły. Zaprosiliśmy nauczycieli do siebie, do firmy. Pokazaliśmy, o jakim przemyśle mówimy, tak, żeby wiedzieli, jakich ludzi potrzeba tak naprawdę. Porozmawialiśmy o tym, do czego szkoła przygotowuje ucznia. Tak? Czy to zajęcia teoretyczne, czy praktyczne, czy to odpowiada temu, czy to jest spójne, czy oni to widzą, że to się zapina, czy nie. Odpowiedź była niestety negatywna. Mówią, dobra, to musimy to zacząć troszeczkę to modyfikować. I była otwartość i my teraz współpracujemy. Jakby inwestujemy też w sprzęt, powiedziałbym, do laboratoriów, tak? Czyli uczniowie korzystają ze sprzętu, z wyposażenia, które przynajmniej jest zbliżone do tego, co jest w fabryce. Tak? I to nie chodzi o to, że ten człowiek musi do nas trafić. On przyjdzie na rynek, trafi przygotowany do jakiejś, powiedziałbym, praktyczne, będzie miał umiejętności praktyczne i będzie w stanie cokolwiek zacząć pracować, będzie od razu atrakcyjniejszym kąskiem na rynku. Czyli dla tego młodego człowieka jest to też pewnego rodzaju inwestycja. I my bardzo chętnie się w to angażujemy i swój czas, naszych ludzi, inwestujemy pieniądze w to, żeby to rozbudować. I zachęcamy innych też do robienia tego. No i też z samorządem tutaj rozmawiamy, żeby to było po prostu coraz więcej tego typu inicjatyw. Bo mówiąc wprost, na dzień dzisiejszy w samym Kitronie brakuje mi 30 techników. Ja nie jestem w stanie z rynku grudziącego ściągnąć tych ludzi.
30. Jeśli mogę, to jeszcze jedno słowo dodać. Bardzo mi się podobał przykład pana Otlewskiego, właściciela dużej stolarni w gminie Osie, powiat świecki. Na jednym ze spotkań w powiecie świeckim właśnie właściciel firmy opowiadał o tym, że zaprosił do firmy dzieciaki ze szkoły podstawowej. Oprowadzał je, pokazywał miejsca pracy, pokazywał, jak wygląda ta praca, ile czasu mają na przerwę, ile czasu pracują i ile tysięcy na tym stanowisku są w stanie zarobić w miesiącu. I mówi, że spotkało się to z ogromnym zdziwieniem młodzieży, która mówiła: tak, tyle pieniędzy na tym stanowisku. I bo od dzieci począwszy, a skończywszy na rodzicach i dziadkach, wszyscy ciągle jeszcze pokutujemy w takim przekonaniu, że musimy skończyć studia, nieważne jakie, mogą być humanistyczne, byle tylko studia, tak? Byleby mieć tytuł magistra. Oczywiście nauka jest ważna i tytuł magistra również, ale trzeba też chyba odbudować to szkolnictwo zawodowe gdzieś tam na poziomie nawet tej czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej, zachęcić dzieci do tego, żeby chciały pracować w zakładach pracy, żeby chciały być dobrymi fachowcami w swoim fachu i żeby widziały dla siebie przyszłość w takich zakładach. Żeby zobaczyły, że można zarobić i można mieć fajne plany na przyszłość w kontekście zakładów, które istnieją gdzieś w pobliżu. Ja absolutnie zgadzam się z panią wójt. To jest, myślę, głębszy problem. To znaczy, my musimy odtworzyć jakby wizerunek szkolnictwa branżowego. Ono zostało zupełnie zabite przez wiele lat. To było coś jakby gorszego. Dzisiaj no, widać, że tych fachowców oczywiście brakuje. I zobaczcie państwo, to jest ciekawy zbitek też. Mówimy o bezrobociu grudziącym na poziomie 9%, 9,5%, a jednocześnie jeden kolega, drugi kolega mówi, że nie ma fachowców, tak? Od jutra mógłby przyjąć 30 techników. Ich po prostu nie ma. I rzeczywiście postawienie na kształcenie branżowe, techniczne, no musi się już zacząć od szkoły podstawowej, bo tam się jakby, tak, tam się odbywa wybór tej dalszej drogi. I myślę, że chociażby wprowadzenie teraz takich laboratoriów praktycznych, czyli pokazanie, że te umiejętności techniczne są ważne, to też pokazuje wśród tych dzieciaków zupełnie inne postrzeganie tych zawodów technicznych. To, co my robimy, to oczywiście współpracujemy, nasze szkoły współpracują z przemysłem, można powiedzieć. To są klasy patronackie i za to wam bardzo dziękuję, bo przecież to dotyczy tych firm, których tutaj państwo reprezentujecie, ale też praktycznie wszystkie firmy ze strefy współpracują z naszymi szkołami technicznymi, średnimi, a w Grudziądzu akurat mamy bardzo dobre tradycje kształcenia takiego technicznego. Przecież to była najlepsza szkoła kiedyś średnia, jeżeli chodzi o technikum mechaniczne, tak, zespół szkół technicznych, zespół szkół rolniczych, gdzie przecież Mr. Garden czy SIDS współpracuje z zespołem szkół rolniczych. A więc pokazanie rzeczywiście, że to wykształcenie techniczne jest perspektywiczne. Ja podzielę się swoim takim doświadczeniem. Swego czasu odwiedzałem SIDS, nie SIDS, tylko Mr. Garden, czyli firmę, która produkuje taką architekturę ogrodową. Wydawałoby się, że to jest taki ciężki, nieprzyjazny, można powiedzieć, zakład, a jak tam się wejdzie i zobaczy się konsolę, że ktoś, kto steruje tą całą produkcją, to tak naprawdę jest jak w fotelu lotniczym, siedzi i joystickiem steruje i ma porozumiewać się z pracownikami za pomocą systemów takich tam, powiedzmy, nie wiem, komórkowych, to wygląda jak kosmodrom, tak? Czyli ktoś, kto tam wejdzie, zobaczy tą nowoczesną fabrykę, to jest zupełnie inne postrzeganie niż postrzeganie jakiejś firmy, która, można powiedzieć, nie wiem, w takim wydaniu sprzed 50 lat. Więc to właśnie te spotkania z młodzieżą, te wizyty tych dzieciaków w tych właśnie firmach, no mają temu służyć, żeby przełamać to takie stereotypowe postrzeganie tego kształcenia branżowego, zawodowego, że to jest coś jakby gorszego. Bardzo dziękuję.
Ja jeszcze muszę wspomnieć o jednej branży, a mianowicie logistyka. Oprócz kształcenia technicznego, to jest coś, to jest taki obszar, którego wszyscy potrzebujemy. I tutaj w Grudziądzu naprawdę jak ktoś skończy logistykę na naszej szkole średniej, to znajdzie pracę. To znaczy i to są dobrzy fachowcy i chyba nawet konkurujemy dość mocno w tej branży, bo to i zakupy, i shipping, i różne formy. Także techniczne owszem, ale jeszcze logistyka to jest klucz. Proszę Państwa, jeszcze, bo mówiliśmy sporo o tej edukacji, o inwestowaniu w tych młodych ludzi. Mówiliśmy, ja jeszcze pozwolę Państwu, że zadam pytanie na Pani Wójt, bo podczas poprzedniej debaty w Krzysiu Kujawskim zespół Pani Profesor, Pana Profesora przygotował takie zestawienie mówiąc o słabych stronach naszego województwa, jeśli chodzi o te rzeczy inwestycyjne. I tu w kontekście tego, co Pani gmina robi, taką słabą stroną naszego województwa jest bardzo niskie obłożenie terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. No pani też o tym wspomniała, ale no, trzeba tutaj po prostu działać. Tak, i trzeba przekonać mieszkańców, że tereny rolne 5 czy 6 klasy nie przyniosą tyle korzyści ani im, ani całej gminie, co stworzenie dobrego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No, trzeba być elastycznym, trzeba czasami te plany dwukrotnie nawet, a czasami trzykrotnie zmieniać, ale to jest chyba podstawa, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestora. Myślę nawet, że nie jest fajnie i to już nie te czasy, żeby samorząd planował, jaki ma być przebieg dróg, jaki ma być przebieg właśnie chociażby mediów, bo w momencie, kiedy przychodzi inwestor, inwestor doskonale wie, jak chce zagospodarować każdy metr kwadratowy tych terenów. I nawet jeżeli coś planowaliśmy, na przykład wodociąg czy kanalizację, inwestor od razu na dzień dobry rzuca okiem i mówi nie, jeśli można, zmieńmy te plany. My mamy trochę inną wizję. Więc nastawiamy się przede wszystkim na to, żeby słuchać inwestora i żeby być gotowym do tych wszystkich zmian, których inwestor oczekuje. Czyli proszę Państwa, takie podejście, ale z drugiej strony Pani sama przyznała, że Wasza gmina u Was decyduje to, że macie wspaniałe położenie. Tu Państwo w Grześciu macie świetnie działającą strefę. W takim razie podpowiedzmy tym przedstawicielom samorządu, którzy takich argumentów, takich atutów nie mają. Co zrobić, żeby ta atrakcyjność danej konkretnej gminy, która tego nie ma, wzrosła? Myślę, że lokalizacja to jest jedno, natomiast tutaj istota jest właśnie chyba ta gospodarka planowania przestrzennego, bo proszę pamiętać o tym, żeby powstał plan, to jest bardzo długa, żmudna, trudna procedura i czasami jest tak, że nie mając tego planu, w zasadzie pierwsza rozmowa kończy się fiaskiem i nie mamy o czym dalej rozmawiać, wiedząc, że ten plan może dopiero powstać za 12, za 14, za 16 czasami miesięcy, bo to są różne uwarunkowania, czasami związane z tym, że są tereny chronione w zakresie ochrony środowiska. Dużym, myślę, dla mnie kłopotem w przeszłości była też kwestia tak jakby odralniania gruntów, tak? To jest w terenach szczególnie poza miastem, to jest trudne. Tutaj ja oczywiście bardzo rozumiem Ministerstwo Rolnictwa, że trzeba polską ziemię chronić i musimy uprawiać i z tego się żywić i być. Natomiast czasami trzeba to inaczej bilansować, inaczej na to wszystko patrzeć. Jest lepiej, jeszcze bym pewne rzeczy tam skorygował i poprawił, ale ta polityka planowania myślę jest najważniejsza. Położenie. Tak, my jesteśmy jedną chyba też z niewielu gmin, gdzie mamy dwa węzły autostradowe blisko siebie położone, więc to jest na plus, jest droga krajowa, kilka dróg wojewódzkich, no w zasadzie kilka minut dojazdu do Włocławka, w Włocławku dwie uczelnie, no jakoś to musi się składać, ale myślę, że też musi być symbioza wszystkich samorządów, bo bez tego też się nie da. Ja sam jako gospodarz nie jestem w stanie pewne rzeczy robić. Muszę mieć dobry kontakt ze starostą, z prezydentem miasta, z marszałkiem i tak naprawdę te wszystkie szczeble muszą się domykać, bo my sami, tak jak Pani Wójt powiedziała, my sami jako małe samorządy nie jesteśmy w stanie uzbroić terenów, wybudować siatki dróg, nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkich wymagań, a czasami tego, czego inwestor byłby sobie chciał i sobie tego życzył. Tu jest potrzebna właśnie determinacja i schowanie politycznych legitymacji tak naprawdę daleko, głęboko w kieszeni. Bo nigdy nie będzie
Ja pamiętam kilkanaście lat temu, kilka lat temu, w zasadzie, gdzie ta strefa, o pomorskiej specjalnej strefie, to nie była ta strefa, tylko inna strefa, tak? Ja mówię tu o zarządzaniu i pomyśle na tę strefę, to my w Brześciu Kujawskim tak naprawdę straciliśmy inwestycje mile. I w zasadzie to już nie jest do odbudowania, a zabrakło tylko tego, żeby właśnie schować legitymacje partyjne do kieszeni i nie zajmować się polityką na szczeblach tworzenia miejsc pracy, bo bez względu na to, jakie władze polityczne będzie miał wójt, burmistrz, marszałek, to jeśli jest inwestor, to wszystkie ręce na pokład. I mają się znaleźć pieniądze na infrastrukturę, na wybudowanie drogi, bo to jest wartość dodana nie gminy, tylko całego województwa. To jest wartość dodana tego marszałka, dla wojewody, dla starosty. I tak myślę, że powinniśmy działać.